Witajcie kochani, zapraszam Was na najlepszą cząstkę. Dzisiaj słowo o tym, że Jezus nie przynosi nam pokoju, ale miecz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, oddajemy się Tobie i Ciebie zapraszamy do tego czasu. Potrzebujemy Twojej obecności, Twojego prowadzenia, Twoich dobrych natchnień, abyśmy mogli z uwagą i z wiarą słuchać Słowa. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, Ty, któremu zależy na nas, na tym, byśmy żyli w pełni, na tym, byśmy byli dziećmi Bożymi. Duchu Święty, który stawiasz nas w prawdzie, często trudnej do przyjęcia, bądź przy nas. Daj nam odwagę i siłę przyjąć prawdę i żyć nią na co dzień. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. Nieprzyjaciółmi człowieka staną się jego domownicy. Jeżeli ktoś kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Podobnie, jeśli ktoś kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godny. Ten, kto znajduje swoje życie, traci je. Ten zaś, kto traci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, dlatego że jest on prorokiem, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego, dlatego że jest on sprawiedliwy, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Zapewniam was, jeśli ktoś poda choćby kubek zimnej wody jednemu z tych najmniejszych, ze względu na to, że jest moim uczniem, nie utraci swojej zapłaty. Gdy Jezus skończył udzielać pouczeń 12 uczniom, odszedł stamtąd, aby głosić naukę w miastach. Zaczęłam dzisiaj od tego, że Jezus nie przynosi nam pokoju i może ktoś się poczuł jakoś oburzony, ale tak nam dzisiaj mówi Słowo. Jezus mówi, nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Co to dla nas znaczy? Dlaczego Jezus tak mówi? Ten, który jest nazwany księciem pokoju. Zobaczcie, co nam opowiada dzisiejsze słowo. Jezus przychodzi, aby poróżnić syna z ojcem, córkę z matką. Nie chodzi tu o kłótnie i nasze codzienne kłopoty. Chodzi o to, że kiedy wybieramy Jezusa w życiu, to niekiedy może być tak i często tak bywa. Jezus nam mówi, że tak będzie. Stajemy przeciwko naszym bliskim. W innym miejscu Jezus mówi, że czytamy w Słowie, że Słowo jest jak miecz obosieczny. Słowo nas rozcina, przenika, ale być może też niekiedy rozetnie jakieś nasze relacje, co nie oznacza, że one muszą się definitywnie skończyć, ale zostaną jakoś ukazane w prawdzie i my sami będziemy musieli stanąć w prawdzie i stwierdzić, za kim idę i kto jest w moim życiu pierwszy. Bardzo to trudne, bo często chodzi o naszych najbliższych, o rodziców, o dzieci, o męża czy żonę, naszych przyjaciół.
Ale Jezus nam mówi, że ten pokój, którego my się spodziewamy, który On nam daje, jak nas zapewnia, to jest pokój nie z tego świata. Więc niekoniecznie musimy liczyć tutaj i oczekiwać tego, że zawsze wszystko będzie dobrze w naszych relacjach z naszymi bliskimi czy dalekimi osobami. Jezus przyszedł, żeby przynieść miecz. Chce nas postawić w prawdzie. To, co możemy dzisiaj zrobić, to spojrzeć na nasze relacje, przedstawić te relacje Jezusowi, przedstawić tych, których bardzo kochamy i bardzo prosić Jezusa o to, aby te relacje były podporządkowane Jego miłości, Jego prawu, Jego pragnieniom. Jezus wie, że mamy tu ludzi, którzy są dla nas bardzo cenni. I nie chce niszczyć naszych relacji. On nas powołał do życia we wspólnocie, do budowania przyjaźni. Ale nam różnie wychodzą te przyjaźnie, bo jest w nas wiele zranień. Dlatego to, co możemy zrobić, to prosić Jezusa o to, aby On był w centrum każdej naszej relacji. Abyśmy uczyli się kochać Jego miłością. Nie miłością naszą, zaborczą, chorą, ale byśmy wszystkie relacje poddali Jego panowaniu, aby On był pierwszy. Dobry Ojcze, uwielbiam Cię w tym Słowie, które stawia nam wymagania, które nas prześwietla, które jakby rozcina nas na pół. Uwielbiam Cię w tym Słowie, które chce wydobyć z nas prawdę, chce nas postawić w świetle, nas i naszych bliskich. I wierzę, Pani, że Ty niczego nie chcesz nam zabrać, że wszystko to, co kochamy, Ty także kochasz. Ty jedynie pragniesz, abyśmy wiedzieli, kto jest pierwszy. Uwielbiamy Cię, Ojcze. To jest dla nas trudna miłość. Ale jesteśmy Twoimi dziećmi. I wierzę, że nas nie zostawisz w tej drodze. Chcemy się uczyć mądrej miłości, stawiania Ciebie pośrodku Twojego Słowa. Prowadź nas w tym. Tobie się oddajemy. Amen. Dziękuję Wam, kochani. Niech to Słowo nas wzmacnia, choć trudne, mocne. Pan Bóg nas podtrzyma. Do zobaczenia i do jutra.